Przejdźmy, drodzy bracia i siostry, już do dzisiejszego kazania. Trzeba powiedzieć, że kazanie na górze, które omawiamy, jest dla wielu osób wyzwaniem. Pan Jezus powiedział: błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy. I faktycznie tak naprawdę wielu chrześcijan nie powie tego wprost, ale nie potrafi przyjąć dosłownie kazania na górze. Nie potrafią. Sięgają do komentarzy, które, jak Anglicy mówią, explain away kazanie na górze. Co to znaczy? Tak objaśniają to kazanie na górze, że nie ma sensu takiego, jak Pan Jezus powiedział, tylko jak autor nadaje temu kazaniu. Wielu ludzi ma problemy z tym, wielu chrześcijan, i trzeba powiedzieć, że chrześcijaństwo ogólnie zawiodło, jeśli chodzi o stosowanie kazania na górze. I to większość nurtów. Mało kto żyje dosłownie tak, jak Pan Jezus naucza. Bardzo niewiele kościołów wierzy to dosłownie. I są w związku z tym zapomniane prawdy w kazaniu na górze, lub nawet wzgardzone prawdy w kazaniu na górze, które się odrzuca. Mówiliśmy, że Pan Jezus nie przyszedł obalić prawa mojżeszowego, ale je udoskonalić, dopełnić. I takim dopełnieniem jest postawienie wyższych wymagań ludowi Nowego Przymierza. I dzisiaj chcemy omówić niektóre z tych wymagań, które są wyższe niż w Starym Testamencie. I trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że Jan Kalwin się mylił, kiedy pisał, że w zasadzie w Starym Testamencie znajdujemy wszystkie wymagania, które są dla chrześcijan. To nie jest prawda. Pan Jezus zwiększył te wymagania, podwyższył poprzeczkę. Ostatnio mówiliśmy m.in. o całkowitym zakazie rozwodów, z jednym wyjątkiem, wszeteczeństwa, co nie oznacza cudzołóstwa, oczywiście, bo tam jest wymienione słowo cudzołóstwo dalej, ale oznacza albo niemoralność ukrytą przed ślubem ze strony jednego z partnerów, albo w czasie narzeczeństwa ukrytą, albo też kaziroctwo. Ostatnio znalazłem jedną publikację, która sugeruje, że jednak tu chodzi o kaziroctwo, które upoważnia do zerwania małżeństwa nawet. Jeśli dany związek okazał się kazirodczy i ktoś się o tym przekonał, nawrócił się, zrozumiał, że to grzech, ma prawo się rozwieść. Także, ale nic nie wskazuje w nauce Nowego Testamentu, że gdziekolwiek jest pozwolenie na rozwody i ponowne małżeństwa. I kościoły, które do tego zachęcają, błogosławią takie kolejne związki, no, prowadzą ludzi na potępienie, krótko mówiąc. Tak, także błądzą. Dzisiaj chcemy omówić inne wymagania Pana Jezusa, które są dla wielu szokiem. Omówimy może je po kolei. Przeczytajmy 5 rozdział od 33 do 37 wersetu Ewangelii Mateusza. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. Ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Pan Jezus nawiązuje do kilku fragmentów Starego Testamentu, w których rzeczywiście zabraniano przysięgi. Znane jest przykazanie, żeby nie używać imienia Bożego do czczych rzeczy. Zdaniem Józefa Flawiusza, historyka, używanie imienia Jahwe do czczych rzeczy, czy nadużywanie tego imienia, polegało na powoływanie się na Boga i jednocześnie fałszywe przysięganie. Także, jeżeli ktoś fałszywie przysięgał, powołując się na imię Jahwe, to bluźnił przeciwko imieniu Bożemu. Zabraniano składania fałszywych przysiąg, niedotrzymywania przysiąg, zobowiązywano Izraelitów do dotrzymywania ślubów. I czy nauka Nowego Przymierza, którą Pan Jezus tu wprowadza, konstytucja Królestwa Bożego, którą tu wprowadza, pozwala na jakiekolwiek przysięgi dla chrześcijan? Absolutnie zabrania składania wszelkich przysiąg. Czytamy: a ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. Pan Jezus zabrania składania jakichkolwiek przysiąg,
chociaż większość kościołów mówi, że można składać przysięgi, to mówią wbrew nauczaniu Pana Jezusa. Próbują je rozwodnić i przekłamać. I list Jakuba podobnie mówi, zobaczmy. List Jakuba, 5 rozdział. Jakuba, 5 rozdział, werset 12. Zobaczmy, co tu jest napisane. Jakuba, 5 rozdział, werset 12. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Czy trzeba tu jakiejś interpretacji? Żadnej innej przysięgi. Chrześcijanom nie wolno, uczniom Chrystusa, składać jakichkolwiek przysiąg. Dlaczego nie? Pan Jezus tłumaczy, że jeśli ktoś przysięga na niebo, to niebo jest w końcu tronem Boga. Jeżeli na ziemię, to jest jego podnóżkiem, a Jerozolima jest miastem wielkiego króla. Więc nie powinniśmy przysięgać na coś, co jest większe od nas. Prawda? Bo to wszystko należy do Boga. A przecież my po prostu jesteśmy tylko ludźmi. Nie powinniśmy też przysięgać na coś, na co nie mamy wpływu. Czytamy, nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym, więc dlaczego miałbyś na własną głowę przyrzekać, jak mówi Mateusza, 5 rozdział, werset 36. Dlaczego Pan Jezus odrzuca przysięgi, chociaż w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu były dozwolone? Na pewno przysięga, ten zwyczaj przysięgi wiąże się z tym, że ludzkie słowo stało się mało wiarygodne. Jeżeli ktoś nam mówi, przysięgam, że ci to za tydzień oddam te pieniądze, co to znaczy? Jest wiarygodny? Nie jest wiarygodny. Jeżeli byłby wiarygodny, to nie musiałby przysięgać. Powiedziałby, za tydzień masz te pieniądze, jak w banku przynoszę ci i koniec. Przysięga została wynaleziona po to, ponieważ zanikło zaufanie wśród ludzi. Zanikła uczciwość, zanikła prawość. I Pan Jezus chce, żeby między nami była taka uczciwość, taka prawość, taka świętość, że w ogóle nie potrzeba żadnej przysięgi. Po prostu jak coś mówimy, że tak, to znaczy, że tak. Jeśli mówimy, że nie, to znaczy, że nie. A nie tak oznacza na przykład, a może. Także Pan Jezus tu zabrania przysięgi. Apostołowie na przykład nigdy nie przysięgali, a jeśli już musieli coś potwierdzić, że mówią prawdę, to apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale, w wersecie 25, powiedział do pewnego dostojnika: nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. A zatem my nie będziemy przysięgać, ale możemy po prostu stwierdzić fakt. Mówię słowa prawdy. Podobnie w liście do Rzymian apostoł Paweł nie przysięga, ale potwierdza, że mówi prawdę. Rzymian 9 rozdział, werset 1 mówi tak: prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. I ci chrześcijanie na przykład w Stanach Zjednoczonych, którzy od wielu wieków już odrzucają składanie jakiejkolwiek przysięgi, zgodzili się jedynie na taki kompromis z władzami, że wypowiadają słowa potwierdzam, I affirm po angielsku, bo wymagano jednak od nich jakiegoś poświadczenia, że mówią prawdę. To oni przysięgi odrzucili, nawet przysięgę na Biblii, ale tylko, że potwierdzam. Bo w Biblii Króla Jakuba jest werset, w którym w Nowym Testamencie, gdzie jest to słowo użyte, że jeden z apostołów coś potwierdził. Ale przysięgać nie przysięga. Dlaczego przysięgi mogą być bardzo złudne i niedobre? Księga Przypowieści wyjaśnia, 27 rozdział, werset 1, że człowiek niejednokrotnie nie ma wpływu na to, co będzie jutro. Przypowieści 27:1. Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść. Prawda? Jesteśmy, jak mówi list Jakuba, parą, która się na krótko ukazuje, a potem znika. Więc jeśli nawet snujemy jakieś plany, niekoniecznie jest pewne, że my ich dotrzymamy. Ja niedawno miałem taką sytuację, że pewien brat już dłuższy czas temu zlecił mi przetłumaczenie książki.
w listopadzie zeszłego roku skończyłem, nie dostałem zapłaty. Po prostu był problem z tym, bo jego misja, która zleciła to tłumaczenie, on, właściwie on w jej imieniu, miała kłopoty finansowe. No i później postarał się i część wpłacił, ale później zmarł. I musiałem się starać o jakieś kontakty, żeby ktoś tego dopilnował. I znaleźli się jego przyjaciele, którzy stwierdzili, że poczuwają się za niego i po prostu mi wpłacili odpowiednią kwotę. Także nawet śmierć może czasem coś przerwać. Jeśli zatem zobowiązujemy się do czegoś względem bliźniego czy bliźnich, niech to będzie coś realnego do realizacji w danym terminie. Niech to nie będzie coś nierealnego, jeśli podejmujemy się czegoś. Bo czasami ludzie mówią, przysięgam, podejmując się czegoś, co jest mało realne. Dołóżmy też wszelkich starań, by okazać się rzetelnymi, prawdomównymi i solidnymi. List do Efezjan, 4 rozdział, werset 25 mówi: mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Bądźmy zawsze prawdomówni, a wtedy niepotrzebne będą przysięgi. Jest to bardzo ważne, żeby zawsze mówić prawdę. Pan Jezus nas do tego zobowiązuje. Jego tak to nie było jednocześnie nie, jak pisze Paweł w drugim liście do Koryntian. Pan Jezus był tylko tak. I my też powinniśmy być tacy. Jeśli mówimy jakieś świadectwo z naszego życia, nie koloryzujmy go, nie upiększajmy, nie ubarwiajmy. Mówmy tak, jak rzeczywiście było. Bądźmy prawdomówni. Niech nasze słowo będzie rzetelne. Ktoś może jednak zapytać, a co z przysięgą małżeńską? Czy chrześcijanin nie może składać przysięgi małżeńskiej, skoro Pan Jezus zabrania wszelkich przysiąg? Przysięga małżeńska to bardziej obietnica jest. Obiecują sobie małżonkowie po prostu w prostych słowach, że będą ze sobą aż do śmierci, że będą sobie wierni, będą się kochali. I to nie jest nic złego. Natomiast te wszystkie inne przysięgi no właśnie Pan Jezus zabrania. On chce widzieć nas takimi, tak prawdomownymi, tak rzetelnymi, że niepotrzebne są żadne dodatkowe potwierdzenia przez jakieś przysięgi właśnie, bo to świadczy o deficycie wartości słów, jeśli trzeba jeszcze przysięgać, jeśli trzeba jakoś tam się powoływać na Boga, czy na kogokolwiek, na własną matkę, niektórzy przysięgają, na honor własnej matki i tak dalej. Także ta nauka jest zaniedbana. Większość kościołów próbuje twierdzić, że to niedosłownie, że Pan Jezus to niekoniecznie. Jedyne wyznania, które po prostu zabraniają przysięgi, to kwakrzy, którzy nie są godni polecenia, bo kwakrzy po prostu nie uznają dosłownego chrztu i dosłownej wieczerzy pańskiej i są mistykami. Uważają, że oprócz Biblii można na przykład się inspirować Anną Kareniną, Wojną i Pokojem, czy innymi źródłami. Także wierzą w światło duchowe wewnętrzne, że jest ważniejsze nawet od Biblii. Ale pod tym względem trzeba ich pochwalić, że przysięgi akurat dobrze, że nie stosują. Ale do wyznań, które odrzucają przysięgi w jakiejkolwiek postaci, należą Menonici, Amisze, Apostolski Kościół Chrześcijański, który powstał w XIX wieku w Szwajcarii, czy też Kościół Braci, który powstał w XVIII wieku w Niemczech, znani też są jako Dunkardzi. I nie było łatwo chrześcijanom, którzy w XVI wieku odrzucili przysięgi, bo całe społeczeństwo było w takim stanie moralnym, że bez przysięgi się nic nie odbywało. I dlatego byli tak między innymi prześladowani. Także pamiętajmy, że Słowo Boże zabrania składania przysiąg i to mówiło nie Słowo Boże samo spisane, ale Słowo wcielone. Sam Chrystus przyszedł i zmienił to prawo, jeśli chodzi o Stare Przymierze. Tam dozwolone było przysięgi, w Nowym są zakazane. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, wcale też niełatwej. 5 rozdział od 38 do 42 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Musimy tutaj obalić na początek jeden mit. Niektórzy rozumieją, że w Izraelu to było tak, że każdy każdego ścigał i tylko zabijali się,
bez żadnego porządku. Ktoś komuś tam, powiedzmy, wybił oko, to drugi zaraz go tam napadał i mu wybijał oko. Ktoś komuś ząb wybił, to drugi zaraz tak i tak dalej. Oparzelina za oparzelinę, bo tam dłużej, więcej było wymienionych krzywd, a także oczywiście życie za życie, prawda? To nie było tak. Musimy sobie powiedzieć, że w czasach Starego Przymierza, zanim to przymierze weszło w życie, zemsta była strasznie okrutna, niewspółmierna do czynu. Przykładowo, zhańbiono córkę Jakuba Dinę. Co się stało potem? Dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, wybili mieczem i spalili całą miejscowość Sychem. Nie samego tego gwałciciela ukarali, ale całą miejscowość. Czyli wtedy, za czasów biblijnych, starożytnych, ta kara była niewspółmierna za czyn. I prawo mojżeszowe bardzo ograniczyło zemstę, czy też karę, do prawa talionu, tak się to fachowo nazywa w prawodawstwie. To znaczy równowartość była. Kara równa przestępstwu. Czyli ktoś tam kogoś zabił, no to sędziowie w danym mieście rozpatrywali tą sprawę, oni zasiadali w bramie miasta i ustalali, jakie są fakty, wysłuchiwali świadków i wtedy dopiero można było odpłacić czy śmiercią, czy jakąś innym uszkodzeniem ciała, które ta osoba dokonała, ten winowajca. Były też miasta ucieczki, jak wiemy w Izraelu, dla nieumyślnych zabójców, gdzie mogli się schronić. Ale Pan Jezus zmienia tutaj zasady. Pan Jezus podwyższa, można powiedzieć, poprzeczkę, bo mówi: nie sprzeciwiajcie się złemu. Inne przekłady mówią: nie odpłacajcie złem za złe. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. I tutaj należałoby się zastanowić, jak rozumieć te słowa. Czy te słowa należy tak rozumieć, że nie mamy prawa do na przykład godnej obrony ze strony prawa, czy nie mamy prawa jako obywatele, żeby korzystać z naszych praw i dać się bez powodu na przykład skrzywdzić przez jakiegoś policjanta, żołnierza czy kogokolwiek. Więc na pewno sama Biblia na to odpowiada i sam Pan Jezus dał przykład, jak to nie należy rozumieć. Ewangelia Jana, 18 rozdział, zobaczmy. Zobaczmy Ewangelię Jana, 18 rozdział, 22 i 23 werset. To najlepszy będzie komentarz, bo w ogóle Biblia jest najlepszym komentarzem sama do siebie. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 22 i 23 werset. I tu jest mowa o Panu Jezusie. A gdy On to powiedział, czyli Pan Jezus, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Czyli Pan Jezus tu pokazuje, jak nie rozumieć tych słów. Czyli jeśli ktoś nam wyrządza krzywdę pod pozorem prawa i nie jesteśmy jako chrześcijanie wyjęci spod tego prawa jeszcze, bo jeżeli nastaną prześladowania, to nie będziemy mieli żadnych praw, nie będziemy mogli się w ogóle bronić. Będziemy po prostu owce na rzeź. Ale jeśli jeszcze państwo prawa funkcjonuje, mamy prawo zaprotestować, jeżeli jakiś urzędnik, policjant czy cokolwiek czyni niezgodnie z prawem. I Pan Jezus tu stanął w swojej obronie i słusznie. Mamy przykład wielkiego apostoła narodów, apostoła Pawła, jak się zachował, kiedy również jego prawo było zagrożone. W Dziejach Apostolskich, 25 rozdziale, zobaczmy. Dzieje apostolskie, 22 rozdział, 24 do 26 wersetu. Dzieje apostolskie, 22 rozdział, 24 do 26 wersetu. Rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok: czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść i rzekł: co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. I tu widzimy apostoła Pawła, który
Nie daje się niesłusznie ubiczować, ale korzysta z prawa, które mu przysługiwało jako obywatelowi rzymskiemu, bo obywatela rzymskiego biczować nie można było. Innych tak, z innych narodów. Więc tu Paweł pokazuje pewną potrzebę mądrości w tym wszystkim, żeby nie być taką bezmyślną ofiarą, kiedy można po prostu stanąć w swojej obronie. I w 25 rozdziale od 7 do 12 wersetu też mamy w Dziejach Apostolskich przykład, gdzie należy korzystać z praw nam przysługujących, jeśli jeszcze nam przysługują, jeśli nie zostały zawieszone. 25 rozdział od 7 do 12. A gdy on przyszedł, to znaczy namiestnik Festus, obstąpili go Żydzi, którzy przybyli z Jerozolimy i wytoczyli wiele i to ciężkich oskarżeń, których nie potrafili dowieść. Paweł zaś bronił się: nie zawiniłem w niczym ani przeciwko zakonowi żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi. Ale Festus, chcąc zyskać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi tymi słowy: czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być oto przede mną sądzony? A Paweł rzekł: przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jak to i ty wiesz bardzo dobrze. Jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, i nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę, odwołuję się do cesarza. Wtedy Festus, porozumiewawszy się z doradcami, odrzekł: odwołałeś się do cesarza pójdziesz. I widzimy, że mamy prawo też się odwołać, jeżeli ktoś nam krzywdę czyni, do jakiegoś sądu najwyższego i tak dalej. Także nie powinniśmy być tutaj niemądrzy w rozumieniu tych słów o nadstawianiu drugiego policzka. Po prostu, jeśli przysługują nam pewne prawa, to list do Rzymian mówi, że władza nie na próżno miecz nosi, w gniewie odpłaca temu, który czyni źle. I mamy prawo w jakiś sposób do godnej obrony. Ale czy mamy prawo do odpowiadania złem za zło, do stosowania przemocy wobec bliźnich? Na to pytanie odpowiada też Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 51 i 52 werset. Zobaczmy. Mateusza, 26 rozdział, 51 i 52 werset. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzecze mu Jezus: włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Także chrześcijanin nie ma prawa wywierać zemsty, czy też stosować przemocy, nawet wobec bliźniego, który do niego jest agresywny. Drugi list do Koryntian wyjawia, zobaczmy, drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 3 i 4 werset, zobaczmy. Drugi Koryntian, 10 rozdział, 3 i 4 werset. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Apostołowie nie walczyli cielesnymi środkami, nie walczyli orężem cielesnym, tylko duchowym. I czyż nie była to najlepsza okazja i słuszna sprawa, żeby bronić Pana Jezusa, samego Syna Bożego i Syna Człowieczego, kiedy go zaatakowano? Pan Jezus jednak udaremnił to, co zrobił Piotr, bo nawet uzdrowił ucho tego człowieka, który został przez niego, przez Piotra zaatakowany. Także myślę, że chrześcijanie nie powinni w żaden sposób krzywdzić bliźniego, nawet jeśli jest to za zgodą czy nakazem nawet państwa, nawet jeśli jest to wojna obronna i trzeba zabijać, żeby samemu nie zostać zabity. Nie dlatego, że chrześcijanie nie chcą, nie kochają swojego kraju, ale z etyką nowego przymierza nie da się pogodzić zabijania bliźniego w żadnym wypadku. Musimy być tego świadomi. List do Rzymian, zobaczmy na potwierdzenie. Rzymian, 12 rozdział,
14 i 17 do 21 wersetu. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. No jak tutaj pogodzić w ogóle określenia nieprzychylne? Załóżmy, że Niemcy będą nas prześladować. Będziemy mówić Szwaby na nich, tak jak Polacy podczas II wojny światowej? Nie. Będziemy się modlić za nich. Będziemy błogosławić, a nie przeklinać. Czytamy od 17 do 21 wersetu. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Tacy powinniśmy być. I gwarantuję wam, drodzy bracia i siostry, gdyby tak postępowały kościoły chrześcijańskie, gdzie większość zupełnie inaczej postępuje, byłby większy wzrost. Nie znaki i cuda przygarną ludzi do kościoła, ale prawdziwa miłość. Miłość do wszystkich ludzi, nawet do nieprzyjaciół. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych, na kościołach, w czasie wojny z Irakiem, były napisy, módlmy się za nasze oddziały, a nie było napisów, módlmy się za naród iracki? Dlaczego sztandary były zawieszone na wielu kościołach ewangelicznych w Stanach, zielonoświątkowych, innych tak samo? Bo nie wiem, czy wiem, że w Stanach chrześcijanie ewangeliczni są najbardziej militarystycznie usposobioną częścią społeczeństwa. Takie są fakty. Nie wszyscy, bo są nadal wierzący ludzie z kościołów chrześcijańskich, jak Menonici, Amisze i te inne, które wymieniłem, które też nie składają przysiąg, które są pokojowo usposobione. Ale to jest wielka porażka. To jest kompromis z państwem, świeckim państwem i wchłonięcie ducha patriotyzmu albo nawet nacjonalizmu. W przypadku amerykańskich chrześcijan to jest nawet nacjonalizm. Więc to jest bardzo niedobre. Ale wrócimy za chwilę do tego tematu. Powiem tylko, że dzisiaj higieniczne jest rzekomo zabijanie bliźnich. Ktoś rzuca bomby, nie widzi ofiar, nie widzi krwi. I mówi, ja nie mam nienawiści do tych ludzi. A jaka to jest miłość? Jak komuś się niszczy życie, niszczy się mienie. To jest miłość? To jest całkowite zaprzeczenie miłości. Więc poza tym, nie wiem, czy sobie przypominamy, jak pokazywano nam zdjęcia z wojny Iraku. Takie tylko rozbłyski i tak dalej. A ja widziałem, potrudziłem się, obejrzałem film na planecie z pierwszej inwazji przez starego Busha. Pokazano, ile krzywdy wyrządzono tym ludziom. Jak w szpitalach brakowało wszystkiego, jak dzieci, ile zginęło. I taka Madeleine Albright potrafiła powiedzieć, że uzasadnione było zabicie tyle dzieci w imię polityki Stanów Zjednoczonych. To nie są łatwe tematy, ale trzeba z nim spojrzeć w oczy. Jak się zachowamy, jeśli na przykład nasz kraj będzie w stanie wojny z innym? Właśnie. To jest nauczanie Nowego Testamentu. Czy chcemy je przyjąć? Czy raczej wolimy je rozwodnić, zmienić? Bo nam się nie podoba. Bardzo ważna sprawa. Idźmy dalej. Nauka Pana Jezusa mówi, błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Mateusza 5 rozdział, zobaczmy wersety 40, mówi, a kto chce się z Tobą procesować i zabrać Ci szatę, zostaw i płaszcz. Wielu chrześcijan nie widzi problemu, żeby się z kimś procesować. Na przykład w pewnej szkole biblijnej w Stanach stosowano jakiś środek owadobójczy i młody chrześcijanin, który był tam na tym seminarium, zachorował, bo stosował ten środek owadobójczy. Rodzice olbrzymie pieniądze zażądali w sądzie od tej szkoły biblijnej. To chrześcijanie. A co mówi pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, w podobnym duchu? Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie.
Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Apostołowie Jezusa Chrystusa i pierwszy Kościół do czasów Konstantyna. Niestety po czasach Konstantyna Kościół został poważnie skażony w IV wieku. Ale pierwsi chrześcijanie tak to rozumieli. Nie przykładali takiej wielkiej wagi do dóbr ziemskich, jak często chrześcijanie dzisiaj, którzy się sądzą z innymi, którzy właśnie walczą w sądach. Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce ci zabrać tunikę, tą szatę, którą masz bezpośrednio na ciele, to zostaw nawet tą szatę jeszcze wierzchnią, ten płaszcz mu. Nie przykładaj wagi do dóbr ziemskich. Po prostu bądź gotów w imię pokoju zrezygnować z tego. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Wierny apostoł, który trzymał się nauki Pana Jezusa, powiedział, czemu raczej szkody nie ponosicie? Ta nauka też jest zgorszeniem i wielu chrześcijan na świecie tak nie postępuje. Przypomnę wam postawę rodziny Johna Smackera. Laury Smacker, brat, stracił 5 dzieci w wypadku, bo najechał niechcący pewien człowiek, który też trafił do szpitala. I Jeff i Caroline Schrock nie zażądali od niego odszkodowania. Nawet w ogóle sprawy mu nie wytoczyli. Sprawa była z urzędu podjęta. Poszli do tego człowieka do szpitala i powiedzieli, że mu przebaczają. I to było takim zdumieniem w Stanach Zjednoczonych, gdy się to odbiło echem, że ludzie zaczęli sobie przebaczać. I zrozumieli, że jako chrześcijanie źle robią, że sprawy w sądach prowadzą. Człowiek, który naprawdę jest przeniknięty niebem do głębi, patrzy niebiańskimi oczyma na ziemię, patrzy z perspektywy wieczności, nie będzie się kłócił o drobne sprawy, które przemijają. Pan Jezus nawiązuje też do służby przymusowej. Jeśli by kto cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Wtedy było coś takiego jak służba przymusowa. Żołnierz rzymski mógł przymusić obywatela zatrzymać na ulicy i kazać mu nosić swoje bagaże. Tyle, ile chciał. I człowiek musiał posłuchać. Takie było prawo rzymskie. Nie wiem, czy pamiętamy Szymona Cyrenejczyka. Szedł z pola i kazano mu nosić krzyż Jezusa. Prawdopodobnie nie był to cały krzyż, tylko belka poprzeczna, bo ta belka główna była już wbita na miejscu. I do tej belki poprzecznej, też bardzo ciężkiej, był przybity potem Pan Jezus i powieszony na krzyżu. W każdym razie, człowiek, który miał inne zajęcia, inne prace, został nagle wyrwany ze spokojnego życia, pracowitego życia i musiał nieść ten krzyż, tak? Ściślej belkę poprzeczną. I Pan Jezus mówi, jeśli ktoś cię tak przymusi, z racji władzy, bo tam w Grece jest takie słowo, które może sugerować, że przymuszenie to jest z pozycji władzy, to nie tylko to wykona, ale jeszcze chętnie wykonaj więcej. Na przykład w niektórych krajach młodych ludzi, którzy nie chcą iść do służby wojskowej, zmusza się do prac na rzecz państwa. I nie powinni tego odmawiać. Na przykład budują drogi, czy jakieś inne prace. Powinni to chętnie przyjąć. W niektórych krajach w ogóle mężczyzn powołuje się do prac przymusowych na rzecz państwa. Nie powinni tego odmawiać. W myśl nauk Pana Jezusa. Powinni chętnie tego się podjąć. Czytamy też, temu kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. No, ktoś powie, no ale są narkomani, alkoholicy, naciągacze. To jest wszystko prawda. Ale czasami nie jesteśmy w stanie rozeznać. Czasami to widać z daleka, że to jest po prostu człowiek, który naciąga. Ale czasami, bardzo często nie wiemy. Trudno powiedzieć, kto to jest i tak dalej. Pan Jezus mówi, żeby jednak dawać. Żeby jednak pożyczać, żeby jednak dawać. I to bardzo przypomina Księgę 5 Mojżeszową, 15 rozdział od 7 do 11. Ja przeczytam tylko główne zwroty, bo nie ma już czasu. Jest powiedziane, nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem. Otworzysz przed nim swoją rękę i pożyczysz mu pod dostatkiem to, czego mu będzie brakowało. Dalej, ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz. Za to bowiem błogosławić ci będzie Pan Bóg twój w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu.
Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, dlatego nakazuję ci w ziemi swojej otwierać czodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Czyli Pan Jezus mówi, żeby tak wielkiej wagi do tych dóbr nie przykładać. Być gotowym po prostu nawet ponieść szkodę, nawet się podzielić kosztem własnym z innymi. To jest taka dziwna nauka dla nas, prawda? Trochę trudna. Ale Pan Jezus uczy nas, żebyśmy patrzyli po Bożemu na te sprawy. Nie przywiązywali naszego serca tak do spraw ziemskich. I ostatnia część jeszcze, postaram się krótko omówić, od 43 do 48. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Tu też widać problem wojny, zabijania. No oczywiście się nasuwa, bo skoro mamy nawet miłować nieprzyjaciół, to jak możemy im krzywdę wyrządzać? I chciałbym wam powiedzieć, drodzy, że nasuwają się takie nieraz wątpliwości, bo Jan Chrzciciel nie powiedział tym żołnierzom, którzy przyszli do niego, że mają przestać być żołnierzami, tylko powiedział, że na nikim nic nie wymuszajcie, poprzestawajcie na swoim żołdzie. Korneliusz nie musiał przestać być żołnierzem, ale po prostu Duch Święty na niego zstąpił jako na żołnierza. I jak to wtedy wytłumaczyć? Otóż pierwotny Kościół nie nakazywał żołnierzom opuszczać swojego stanowiska i zachował się taki dokument jak Konstytucja Apostolska Hipolita, gdzie jest napisane, że jeśli ktoś zostaje chrześcijaninem, a jest żołnierzem, to niech pozostanie w tej służbie. Tylko dwa warunki są. Niech nie składa żadnych przysiąg i niech nikogo nie zabija. To były dwa warunki, żeby mógł pozostać. Natomiast jeśli ktoś chciał zostać chrześcijaninem i jednocześnie potem zamierzał zostać żołnierzem, to mówiono mu, że takiego, Hipolit napisał, i to w imieniu wielu kościołów, takiego odrzućcie, nie dopuszczajcie do chrztu. Tak, taka była zasada w starożytnym kościele. W każdym razie na pewno miłość do bliźniego, miłość do nieprzyjaciół to jest trudna sprawa. I w ogóle to, o czym tu mówimy dzisiaj, wymaga naprawdę mocy Ducha Świętego w naszym życiu. I zafascynowania się Bogiem, zbliżenia się do Boga takiego, które przemienia nasz sposób myślenia dogłębnie. I musimy naprawdę, drodzy, z wyjątkiem fragmentów rzeczywiście symbolicznych, przyjmować Nowy Testament tak, jak jest napisany. Bardzo dosłownie. Wtedy nie pobłądzimy. I mamy miłować nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas prześladują. I taki był pierwotny Kościół. Nie znajdziecie, drodzy, żadnej wzmianki, żeby chrześcijanie prześladowani w pierwszych wiekach w jakiś sposób atakowali swoich napastników. Dopiero w czasach Konstantyna, kiedy już i później Augustyn z Hipony zaczął głosić, że Kościół ma prawo prześladować heretyków i ma prawo zmuszać siłą, przemocą do wiary, i to potem w średniowieczu pokutowało przez inkwizycję, palenie na stosach i tak dalej. Augustyn niestety źle się przysłużył pod tym względem Kościołowi. To trzeba powiedzieć, że w IV wieku już pojawiła się wzmianka, że kiedy władze rzymskie wysłały pewnego takiego wysłannika, żeby zdjął z urzędu jednego biskupa, to niby ci wierzący spalili jego budynek, w którym był, a potem go pobili na śmierć. To jest sprzeczne zupełnie z duchem kazania na górze. Chrześcijaństwo się zmieniło. Chrześcijaństwo wiele zatraciło w historii z tego pierwotnego ducha właśnie miłości do wszystkich. Także do nieprzyjaciół. Ale jak my możemy miłować nieprzyjaciół? Na przykład ludzi, którzy nas krzywdzą, którzy do nas mają niechęć, którzy nas prześladują. To nie jest taka miłość jak do bliskiego przyjaciela, gdzie się rzucamy komuś na szyję i powiedzmy i też mamy wspólne cele, wspólne zrozumienie. Tylko jest to miłość z Boga. Miłość, która pragnie dobra całego stworzenia.
która pragnie zbawienia, szczęścia każdego człowieka. I my też powinniśmy życzyć dobrze wszystkim, bo błogosławić to między innymi znaczy życzyć dobrze i nie mieć nienawiści do tych ludzi, bo Bóg, zobaczmy, zsyła słońce, tak? Daje słońce, które świeci dobrym i złym, również ludziom, którzy bluźnią przeciwko niemu. Daje deszcz, z którego korzystają wszyscy, i ludzie godni, i niegodni. I my też powinniśmy pamiętać, że jeśli na przykład są dwa małżeństwa w kościele, czy trzy, i się wzajemnie odwiedzają, i sobie dają prezenty, i się wspierają jakoś duchowo czy materialnie, to jest bardzo dobrze. Ale my nic nadzwyczajnego w ten sposób nie robimy, jeśli jesteśmy życzliwi wobec tych, którzy są dla nas życzliwi. Tak naprawdę coś robimy dobrego, jeśli tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, zaprosimy na przyjęcie do siebie, do domu kogo? Ludzi, którzy nie mają się czym odwdzięczyć, bo odpłatę będziemy mieli przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Jeśli świadczymy dobro tym, którzy niekoniecznie nam odpłacą dobrym, którzy po prostu nawet nie mają czym się odwdzięczyć, bo i celnicy, i poganie potrafią dobro czynić tym, którzy im wyświadczają dobro. Więc naśladujmy przykład Boga, Jego bezinteresownej miłości wobec wszystkich. Oczywiście to, co tu mówię, to wynika z Ewangelii. To jest owoc życia chrześcijanina. Nie mówię dzisiaj o łasce, o krzyżu, bo to jest fundament. Ale na tym fundamencie dopiero jesteśmy w stanie prowadzić takie życie. To, o czym dzisiaj mówimy, to jest bardziej uczniostwo. Naśladowanie Chrystusa, posłuszeństwo Jego nauką. Ale dlaczego to takie ważne? Żebyśmy żyli zgodnie z kazaniem na górze. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, Pan Jezus powiedział, zobaczmy, Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 10. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. I musimy, drodzy, naśladować Ducha Pana Jezusa. Musimy mieć takiego Ducha jak On. Kiedy był ukrzyżowany, to modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Szczepan, kiedy był kamienowany, miał Ducha Chrystusowego w sobie, trzeba powiedzieć. Bo co powiedział? Pamiętamy? Panie, nie policz im grzechu tego. I naprawdę Bóg musi jeszcze wiele skruszyć w życiu Kościoła, w sercach, żebyśmy taką miłość mieli. Także módlmy się o to, żeby mieć taką miłość, żeby mieć taką postawę. Przypomnę, że mówiliśmy dzisiaj o zakazie przysiąg, całkowitym zakazie, który powołał Pan Jezus, o tym, że trzeba być tak prawdomównym, że nie trzeba żadnych przysiąg, tak solidnym, tak rzetelnym, tak wiernym, bo nasze słowo wtedy, jak to się mówi, jest droższe od pieniędzy dla nas słowo, tak? O tym mówiliśmy, żeby właśnie nie odpłacać złem za zło, żeby po prostu być gotowym ponieść nawet szkodę, co nie oznacza, że nie mamy prawa do godnej obrony, skorzystania ze swoich praw obywatelskich, jeśli nam takie przysługują. O tym, żeby być gotowym też unikać wszelkich procesów sądowych, być gotowym raczej stracić niż spory toczyć z innymi. O tym, żeby się dzielić chętnie z innymi i miłować nawet nieprzyjaciół. Także, drodzy, wielkie jest to wyzwanie i wielką winę mają wszyscy ci teolodzy, komentatorzy biblijni, którzy systematycznie te słowa Pana Jezusa przekręcają, żeby członkowie ich kościołów się do nich nie stosowali. Bo oni sami, ci komentatorzy i teolodzy, się do nich nie stosują i chcą, żeby inni też się nie stosowali, bo uważają je za nierealne do zastosowania w życiu. Ale pamiętajmy, że Królestwo Boże to jest rzeczywistość niebiańska, rzeczywistość duchowa i że to jest też panowanie Boga nad ludźmi i my mamy być przede wszystkim obywatelami Królestwa Bożego. I jeśli prawa ludzkie, poglądy ludzkie, mentalność ludzka jest sprzeczna z prawem Bożym, to prawo Boże ma pierwszeństwo. Niech Bóg nam w tym dopomoże, niech Duch Święty będzie w nas obficie mieszkał, abyśmy takimi byli, jak mówi Pan Jezus. A jeśli coś inaczej rozumiemy, módlmy się, aby się upewnić, czy rzeczywiście chodzimy właściwą drogą, żebyśmy chodzili drogą odwieczną. Amen.